Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gothic 3. Dzisiaj sobie porobimy zadania w Trellis. Zobaczymy, co tutaj mamy do roboty. Czekajcie, doświadczony wojownik, łucznik, potężny górski ork. Dobra, o, może mamy jakiś pulpit? Już to wiem. Oby tu była prastara wiedza, oby tu była prastara wiedza. Już to wiem. No nie. Czemu on wszystko wie? Nie ma tu nic ciekawego. Aha. Uważaj, czego dotykasz, nieznajomy. Możesz przebywać w moim domu tak długo, aż nie skończy ci się złoto. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Kim jesteś? Jestem wysłannikiem Warantu. Nazywam się Kabir. Kupuję i sprzedaję na pustyni rzadkie towary. Jeśli cię na to stać, mogę cię uczynić bardzo potężnym człowiekiem. Ale jeśli twoja sakiewka jest pusta, możesz od razu przestać zawracać mi głowę. Każde błogosławieństwo ma swoją cenę. Podobnie jak każda klątwa. Nie jesteś zwykłym kupcem, prawda? Jesteś bardzo spostrzegawczy. Orkowie przeczesują całą krainę w poszukiwaniu relikwii pradawnych. Daliśmy im dostęp do całego Warantu i wspieramy ich prace wykopaliskowe. A ja mam dopilnować, żeby orkowie wywiązali się z umowy. Jaką umowę zawarliście z orkami? Pomagamy im, a oni nam za to płacą. Proste. Ale Wak od paru dni zalega z opłatami. Nie powiem, żeby mnie to cieszyło. Ile złota jest ci winien Wak? Nawet nie wiesz, jak dużo. Jeśli Wak nie pośpieszy się z zapłatą, zamkniemy przed orkami bramy Warantu. Nie otworzymy ich, dopóki orkowie nie spłacą długu. Powiedz mi coś więcej o relikwiach pradawnych. Orkowie gromadzą wszystkie artefakty i starożytne pisma, jakie wpadną im w ręce. Ale bardziej się interesuje jego magicznymi zdolnościami. Podobno pradawni posiadali ich kilka. Dlatego orkowie każą niewolnikom poszukiwać ich w ruinach starych świątyń. Co wiesz o tych magicznych artefaktach? Jestem biznesmenem, a nie badaczem. Sekrety tych starożytnych artefaktów nie są znane naszemu świeckiemu ludowi. Sądzimy jednak, że mogą być bardzo potężne w rękach boskiego wybrańca. Ale kto to może wiedzieć? Jakie artefakty pradawnego ludu znaleźli już orkowie? Podobno jeden z artefaktów znajdował się we wschodniej świątyni w Trellis. Znajdował się? Już go tam nie ma. Skąd ta pewność? To proste. Wiem, gdzie jest teraz. Naprawdę? Gdzie dokładnie jest artefakt ze wschodniej świątyni? Obawiam się, że odpowiedź na to pytanie kosztuje więcej niż masz w sakiewce. Co muszę zrobić, byś powiedział mi, gdzie znajduje się magiczny artefakt? Powiem ci coś, przybyszu. Pomogę ci, jeśli dopilnujesz, żeby Wak wywiązał się z umowy. To chyba uczciwy układ. Skoro tak twierdzisz, pokaż mi swoje towary. Dobra. Generalnie Wak posiada pierścień, który jest kolejnym właśnie artefaktem Adanosa i on daje 50 do many, więc taki pierścień na pewno bym z chęcią sobie przyjął, bo bym miał dwie kule ognia więcej jakby. Zobaczmy, co jest tutaj. Za ciężkie. A, otwieranie trudnych zamków, ale to i tak byśmy musieli otworzyć, bo to jest misja, ograbić w ogóle ten... te drzwi. Ten... powiedzmy sobie tam skarbiec. A póki możemy stąd coś ukraść, to warto by to było zrobić. Jeszcze zapiszę grę tak w razie czego. Ale chyba nikt mnie tam nie będzie ścigał, jak sobie wezmę rzeczy stąd. Twój honor, twoja decyzja. Za ciężkie. No serio? Tutaj też muszę czarować. Dobra, i mamy zadanie zrobione, 2500 doświadczenia. Nawet mnie nikt nie zaczepił. Ani kroku dalej. Dobra, tam i tak nie wejdę.
Stój, Mora! Masz jakieś mikstury lecznicze? Potrzebuję mikstur leczniczych. Daj mi wszystkie, jakie masz. Albo cię obiję, rozumiesz? Na razie dam ci jedno. To za mało. Potrzebuję więcej. Twój honor, czemu wy, wojownicy, macie tak mało mikstur leczniczych? Naszym alchemikiem była ta podstępna Mora Avogadro. Zniknął jednak kilka dni temu. Po prostu rozpłynął się w powietrzu. Nie mam pojęcia, gdzie jest. Ale lepiej niech wraca szybko do laboratorium. Odszukam dla siebie Avogadro. Nie tylko odszukasz Mora. Sprowadzisz go też tutaj, zrozumiano? Okej. Czekajcie, z kim jeszcze byśmy tu mogli? Z Mirokiem możemy jeszcze pogadać. Ale zanim to go po prostu najprościej w świecie okradnę, bo już później nie będę mógł chyba nic kraść stąd. Dobra. Zdarz, jakieś zamiary cennych rzeczy. Wiesz coś o tym? Nie. Doskonale cię na oku. Mów, co masz powiedzieć i idź sobie. Jestem zajęty. Przyuczysz mnie do kowalstwa? Mam cię uczyć? Ble! Czemu? A co ty dla mnie zrobiłeś? Pozwolono ci nosić oręż na chwałę orkowego ludu. Nie wystarcza ci to? A kto ciebie przyuczył do kowalstwa? My, orkowie, jesteśmy wojownikami. Wielu z nas to prawdziwi mistrzowie w tym fachu. Często wiedza przekazywana jest z ojca na syna. Dobry z ciebie kowal. Chciałbym w to wierzyć. Wielu wojowników zwyciężało dzięki moim ostrzom. Nie zawsze jednak tak było. Szkoda, że nie widziałeś mego pierwszego miecza, Mora. Był nędzny, z wyszczerbionym ostrzem, ale mimo to zawsze nosiłem go przy sobie. Przypominał mi o ojcu. Musimy uderzyć tam. Nie masz już swego starego miecza? Nie. Wszystko przez to, że ten dureń, niedorobiony nadzorca Tempek, nie potrafi wypełniać prostych poleceń. Powiedziałem mu, że może wziąć na wykopaliska we wschodniej świątyni broń z mojej komnaty. Ale wyraźnie zaznaczyłem, żeby nie ruszał starego miecza leżącego na moim łóżku. Tempek musiał go jednak zabrać, idiota. Szukam wytwórcy bełtów, pomożesz mi? Dobrze trafiłeś, mogę wykonać bełty. A więc przekażę ci rozkaz od Urkrasa, strażnika magazynu w Cape Dan. Co to za rozkaz? Urkras potrzebuje 200 bełtów i 300 ostrych bełtów na potrzeby miasta. Cape Dan to nie miasto. Ja już raz tam byłem i powiem ci, że cholernie się nudziłem. To miało mi zaimponować. A tak poza tym, to nie zrobię dla ciebie żadnych ostrych bełtów. Mory nie mają honor. Czemu nie? Tak to już jest. Ponieważ nie jestem upoważniony. Dlaczego nie jesteś upoważniony? Ponieważ Wak zabronił sprzedawania ostrych bełtów jakiejkolwiek wolnobiegającej morze. Mory honor, twoja decyzja. Ale bełty nie są dla mnie, są dla Urkrasa. Nie obchodzi mnie to, dopóki Wag nie da pozwolenia, bełty pozostaną tam, gdzie są. Dobra. Skoczymy sobie teraz na wykopaliska do świątyni. Z racji na to, że po prostu no i tak byśmy to musieli zrobić. Tylko ja muszę obczaić, gdzie ona jest. Aha, świątynia jest tam. Ale jeszcze są tutaj chyba buntownicy gdzieś w pobliżu, więc najpierw może do tych buntowników skoczę. Wydaje mi się, że ich znajdę, bo kojarzę właśnie te rejony mniej więcej. O nie, telefon mi dzwoni, także chwila przerwy. Okej, już wracam. I niestety goblin, którego chyba po prostu skasuje. Dobra. Generalnie na wyżynach ciężko się walczy z czymkolwiek, powiem wam. Dobra, na razie pójdziemy tutaj, bo powinni być tutaj buntownicy. Jednak nie jestem tego pewny, ale powinni tutaj być, bo z tego co kojarzę, to wiem, że byli tutaj buntownicy, więc może się nie mylę. Są, widzicie? Pamięć mnie nie zawodzi tak bardzo. A tam widzę zębacza.
A co tu robi pan zębacz? Tam widzę w ogóle jakiś... Kurde, to jakaś ciekawa miejscówka jest. Dobra, trzeba uważnie machać. Dobra, mamy go. Przespałbym się tu do rana, ale nie wiem, czy się da. Ani kroku dalej. Uspokój się, mały. Nie zrobię ci krzywdy. Nie przychodzisz tu szukać kłopotów, prawda? Zamknij się. Gdybym chciał cię zabić, to już byś nie żył. Dobra. Zapomnij, że cokolwiek powiedziałem. Nieważne. Powiedz mi lepiej, co się tu dzieje. To obóz buntowników. Jestem buntownikiem i walczę za króla. Aha. I? Zabiłeś jakichś orków? Nie stoczyłem jeszcze żadnej walki. Nie mogę się jednak doczekać wyeliminowania pierwszego orka. Chrząszcza byś nie zabił. Wiele już ćwiczyłem mieczem. Dawać tych orków. Tak, tak. Co tu robisz całymi dniami? Pilnuję, żeby nikt nie wślizgnął się do obozu. I świetnie ci idzie, jak widać. Wiesz, to nie takie proste, zwłaszcza przy tych wszystkich okolicznych bestiach. Najbardziej przerażają mnie jednak ożywieńcy z tamtej jaskini. Nie chcę nawet myśleć, co zrobią człowiekowi, którego dopadną. Och, mógłbym ci trochę o tym poopowiadać. Mógłbym oczyścić dla ciebie tę jaskinię. Naprawdę miałbyś dość odwagi, żeby wejść do jaskini pełnej ożywieńców? To nie byłby pierwszy raz. Jeśli ci się to uda, dam ci 300 złotych monet. Zastanowię się. Dobra, no to będziemy musieli pokonać tych ożywieńców. A w sumie spoko, bo zawsze jakieś doświadczenie wpadnie. O kurczę, ale lagi. Gra się wczytuje jeszcze. Najgorsze jest właśnie to, że gra się musi wczytać. Na szczęście no ten dysk tam coś co nieco pomaga. Charles. Tylko Charles tu jest. Dobra, najpierw się prześpię do rana. Żeby mieć spokój z Maną. I teraz pogadamy z Charlesem. Nareszcie jesteś. Myślałem, że nie wrócisz. Jasne, lubię tam wpadać. Więc zabierajmy się do roboty. Jak się mają sprawy w Nemorze? Nie słyszałem żadnych wieści o klęsce Nemory. Więc będziesz musiał powiedzieć ich przywódcy, że jesteśmy tu przygwożdżeni. Nemora musi przysłać posiłki. I to szybko. Jak się nazywa ich przywódca w Nemorze? Nie wiesz. Wygląda na to, że nie wiesz nawet, gdzie leży Nemora. Oczywiście, że wiem, gdzie jest Nemora. Więc pospiesz się i sprowadź posiłki! Co robicie w tej jaskini? Zostaliśmy zaatakowani przez orków, kiedy próbowaliśmy zabezpieczyć świątynię Trellis. Oni mają obsesję na punkcie magicznych artefaktów. Przybyli z około 30 wojownikami. Mogliśmy tylko schronić się tutaj. Co takiego ważnego jest w świątyni? Każdy artefakt zdobyty przez orków może zostać użyty przeciwko nam. Wykopaliska w świątyni muszą zostać przerwane. Ktoś musi powstrzymać orków w świątyni w Trellis przed dalszym kopaniem. Chciałeś powiedzieć zabić ich? Aniby jak inaczej. To jedyne, co do nich przemówi. Pomagaj ci, jeśli będziesz mnie potrzebował. Sam nie masz szans w walce z orkami, zwłaszcza jeśli będą mieli szamana. Aha. I myślisz, że on mi coś pomoże z szamanem, który go rozwali na kilka strzałów, tak? Dobra, to niech on sobie dalej tak myśli, a ja pójdę tymczasem do tej jaskini, którą tam rzekomo mam oczyścić. Muszę ją w ogóle najpierw poszukać, bo jeszcze nie wiem gdzie. Ale jaja. To tutaj? Serio? Niesamowite. Nie sądziłem, że jesteśmy właśnie w miejscu, z którego szliśmy z Montery. To mnie zaciekawiło. Dobra. Mały kołowrotek. Dobra, mamy ich. Już widzę tą jaskinię całą.
Mam nadzieję, że będzie tam łatwo. Chociaż tutaj się nie ma czego spodziewać. Niestety. Miłego. Ale widzę, że już mam trochę doświadczenia nazbieranego, także może 27 poziom wpadnie. Jeżeli dobrze widzę. No tak, już niedługo powinien wpaść. Ale ja się muszę zająć ożywieńcami. Dobra. Dobra. No nie. Kurde, muszę jeszcze więcej many zużyć. Dobra, no, szału nie ma. Nie było tych ożywieńców zbyt wielu. Trzeba przyznać. Za ciężkie. Ale tu ciemno. Czekajcie, pod ósemką mam. O. Trochę lepiej. Ale nie ma tu nic. I na dodatek się rozpadało, więc nie jest mi to na rękę, więc spadamy stąd. Nie ma co tutaj kombinować. Idziemy do tego całego buntownika śmiesznego małego. Tamta jaskinia to stary cmentarz. Szkielety obróciły się już w proch. To pocieszające. Ta wiedza jest dla mnie warta 300 sztuk złota. Dobra. No dobra, no. Jeszcze trochę trzeba tego doświadczenia nabić. I się nauczę więcej prastarej wiedzy, albo może many. Jeszcze nie wiem, w co to przypakuje. Pomyślimy. Mamy czas. No nie, musi przestać padać, bo ja nie będę na deszczu chodził. Bo mi się nie podoba deszcz. Naprawdę bardzo nie lubię grać, jak jest deszczowa pogoda. Bo po prostu wtedy film jest gorszej jakości, można powiedzieć. Dobra, idziemy na te wykopaliska. Ogarnąć, co tam się dzieje. Może wbijemy 27 poziom. Raczej na 100% się powinno udać. Dobra. Pac. No i idziemy szukać tutaj kogoś, z kim można by pogadać. Przede wszystkim pozabieramy, co się da. No bo mogę. Są paczki z bronią, to świetnie. Co się tak skradasz? Jest krusz Milok, czyli miecz Miloka. Czekajcie, ile mamy paczek z bronią w ogóle? 20, więc będziemy mogli zrobić misję dla orków. Lepiej nie zbliżaj się do świątyni, Mora. Jak idą wykopaliska? Bardzo źle. Mam tu zbierać artefakty i inne relikwie. Nie mam jednak pojęcia, skąd je brać. Tu nic nie ma. A z powrotem do świątyni nie zaciągnęłoby mnie nawet 20 zębaczy. Co jest nie tak ze świątynią? Roi się w niej od ożywieńców, Mora. Lepiej się nie zadawać z tymi obrzydliwymi potworami. Byłeś już kiedyś w świątyni? Oczywiście. Moja grupa była kiedyś 2 razy większa. Ale nagle z ziemi zaczęły wychodzić szkielety, które nas zaatakowały. Widzisz tu jedynie nędzne niedobitki moich ludzi. Pozostali zginęli w świątyni. W świątyni pozostał ktoś żywy? Nie wiem. Ktoś powinien to sprawdzić. Z całą pewnością nie będę to jednak ja. Rozumiem. Torus oczekuje nowych dostaw. A, naprawdę? Tego sukinsyna przecież nawet tu nie ma. Nie musi sobie radzić z tą przeklętą świątynią. Milok szuka swego starego miecza. Nie zamęczaj mnie tą starą historią, Mora.
Być może go tu ze sobą przytargałem. Ale prawdę mówiąc, nie pamiętam. Nie mam czasu na te bzdury. Pokaż mi swoje towary. Dobra, co by tu kupić? Kilo sobie kupimy, winko. I tyle w sumie. Chodźmy do tej świątyni, zabić te... całe... O kurde, a to co? Jakiś kosmiczny stworek. Muszę tam przywalić. Czekajcie, muszę tam przywalić zaraz. No nie. Moja mikstura many, człowieku, znaczy szkielecie. Moja mikstura tam była. Patałachu. Pałka się przegła, jakby to powiedział Kiepski. Czekajcie, ja może pomogę najpierw tym orkom zabić te szkielety. Później się zajmiemy tym dużym przyjacielem naszym. Skorpionem. O nie, jeszcze walczę na wzniesieniu. Cholerka. To jest właśnie to. Na wzniesieniu nie macie szans, pamiętajcie. Właśnie do piachu z nim. Dobra. Teraz może zabijemy zombie. O nie, zabili tego. Skorpiona. Ale blokuje cwaniaczek. Wszystko? Dobra, mamy jakiś kryształ duszy z tego pana. Ale najpierw bym chciał podejść na górę, bo tutaj powinna być łopata Bena. Jest. Dobra, więc idziemy po tego maga. Metalowy kufer, to nie otworzę. Idziemy dalej. Co tu mamy? Kufer zwykły. A w nim nic ciekawego. Dobra, lecimy dalej. Ósemka. Tutaj raczej nie powinno być żadnych potworów, więc... Wiecie co? Niby to tylko po 10 doświadczenia, ale jakoś mnie tak... Znaczy po 15, ale jakoś mi tak szkoda tego. Po prostu bardzo mi szkoda doświadczenia. A w sumie nie muszę tutaj... O kurcze. Co się tu działo? Widzieliście to? Masakra, miałem jakieś takie dziwne oświecenie. O, stara skrzynia. Może coś fajnego w środku. Pierścień zdolności łowieckich. Coś przydatnego, ale nie dla mnie. Złoty kielich. I kolejna stara skrzynia. Co się tu skradło? Dwie skrzynie naraz. A w kolejnej przywołanie błyskawicy i... I mikstura many. Zawsze coś. Niechaj Beliar macie w swojej opiece, Mora. Mało brakowało, a wziąłbym cię za jednego z tych ohydnych ożywieńców. Sądziłem, że zostanę tu już na zawsze. Możesz chodzić? Zaraz się przekonasz na własne oczy. Chodź, wynosimy się stąd. Tempek przerwał poszukiwania ocalałych w świątyni. To do niego podobne. Strach zawsze bierze w nim górę nad honorem. Nie wiem, jakim cudem zdołał zostać nadzorcą. Ten tchórz powinien raczej paść owce. No, to mu pojechał. Szaman Kamak go zdisował. I będę ich musiał chyba tutaj zabić, bo będzie mi potrzebny amulet Kamaka. Z tego, co pamiętam. Ale nie jestem pewny. Ale chyba tak trzeba będzie zrobić. Dziękuję ci za pomoc, Mora. Nie znalazłbym dość odwagi, żeby samotnie stawić czoła ożywieńcom. Przyjmij te mikstury na znak mojej wdzięczności. Daj mi spokój. Dzięki. Znalazłem w świątyni kogoś żywego, szamana Kamaka. Chwała Beliarowi!
Śmierć Kamaka byłaby wielką stratą dla orkowego ludu. Dzięki za te wspaniałe wieści, Mora. Co mam powiedzieć Torusowi? Że urabiam tu sobie ręce po łokcie. Mora wkrótce otrzyma swoją dostawę. No dobra. 1000 doświadczenia został, żebyśmy mogli wbić kolejny poziom, ale jeszcze bym się chciał zająć w tym odcinku ogrami. Trochę to cięższa sprawa, ale damy radę. Oj. Mądry chłopak. Wreszcie, mam cię. Byłeś tam, widziałem jak plądrowałeś skarbiec w zamku. W czasie wojny to nie było zbyt dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza mając tak napiętą... Ale ponieważ potrzebujemy niewolników, pójdziesz razem z nimi do obozu. Masz 3 dni na spłatę, inaczej zabierzemy cię do Silden. Jeśli tego nie zrobisz, zostaniesz potraktowany jak przestępca i zabity. O kurcze. Co? Wykopaliska we wschodniej świątyni znów postępują zgodnie z planem. Czas najwyższy. Jeszcze trochę opóźnień i miałbym kłopoty z przełożonymi. Oto twoja zapłata, draniu. I co to jest za misja? Jak to mam zrobić? Pierwsze widzę takie coś. No kurde, co ja... Komu ja to mam spłacić? Komu mam to spłacić, cholera? Spadaj! O, tu są pulpity. Tu jest napisane coś o alchemii. Wspaniale. I Inos obdarzył go częścią swej boskiej mocy, aby mógł powstrzymać Beliara. I mocą tą był ogień i miał nad nim władzę. Dobra. Nieciekawe. 221 prastarej wiedzy, ale dobra. Wszystko spoko, tylko komu ja mam to spłacić? Ja nie wiem. Pani to miało mi zaimponować. Z tobą nie będę gadał. Wybijmy ich. Zamknij jadaczkę. Przysyła mnie Torus. Było mor. Mory to same kłopoty. Parszywa mora, muszę cię wysłać do Silden. Zamknij jadaczkę. To będzie niezbyt miła podróż dla ciebie, na to możesz liczyć. Dalej, ruszaj się. Co? Musimy uderzyć tam. Wybijmy. Zawsze tu. Reputacja Trellis minus. Co, o co tutaj chodzi? Co jest grane? Co się w ogóle stało? Czemu dostałem minus 30 reputacji? Kurde. Gdzie ja mam w ogóle poprzedniego save'a? Przed tą jaskinią. Ja zapiszę grę chyba na nowym zapisie. Bo ja nie wiem, czy ja tam czegoś nie spierniczyłem i nie będę okradał. Może po prostu wczytam grę najwyżej i nie będę okradał. Czekajcie, gdzie ja jestem? No to chodźmy do tego Silden, już trudno, w tym odcinku to zrobię najwyżej. To bardzo dziwna sytuacja, naprawdę bardzo mnie to dziwi. Bo chciałem spłacić dług, a on mnie tak potraktował źle. O kurde. Bestie nigdy się nie nauczą. I ja nie mogę. Co tu się dzieje? O kurde, dobra. Nic, ja wczytam tamten zapis chyba. I od tamtego zapisu będę jechał, bo to jest coś zrąbane po prostu. Tą grę sobie skasuję, jeszcze raz ją zaznaczę. Cyk. Dobra. Także w tym odcinku to już by było na tyle. Ja wam dziękuję bardzo za obejrzenie i na razie.